Cześć, witam Was w kolejnej recenzji na kanale Smart Tesy. Jak pewno wszyscy już wiecie, od września cyfrowy Polsat zmienił się w Polsat Box. No i do oferty tej platformy wszedł też równocześnie nowy dekoder, dekoder 4K, którego testy właśnie dzisiaj rozpoczynamy. Na początek oczywiście zobaczmy sobie takie najważniejsze cechy tego dekodera, które są tutaj wymienione na opakowaniu. Przede wszystkim właśnie odbiór sygnału w jakości 4K. Mamy już pilota Bluetooth w standardzie, czyli nie będziemy musieli już celować pilotem bezpośrednio w tuner. Mamy tutaj szereg funkcji, takich jak odtwarzanie wybranych programów do 7 dni wstecz. Mamy też możliwość cofania materiałów nagrywanych na żywo do 3 godzin do tyłu. Mamy też możliwość nagrywania w chmurze. No ale chyba największą taką rewolucją, jeżeli chodzi o ten tuner i tą ofertę, jest funkcja Duo. Co nam daje ta technologia? Przede wszystkim daje nam niezależność, ponieważ możemy podłączyć się oczywiście tradycyjnie do anteny satelitarnej, jeżeli taką dysponujemy, ale możemy też bez problemu podłączyć ten dekoder do tutaj internetu i korzystać z tych samych kanałów, z tych samych pakietów, które są właśnie nadawane drogą satelitarną. Tak więc nie musimy mieć tej anteny satelitarnej, żeby korzystać z pełnej oferty Polsat Box. I to jest chyba ten największy atut, jeżeli chodzi o to nowe rozwiązanie. Oczywiście trzeba wspomnieć, że działa nam tutaj ta telewizja internetowa na łączach tutaj światłowodowych Plusa oraz na internecie szerokopasmowym Neti oraz Orange, więc to jest taka mała uwaga. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe już funkcje tunera, no to myślę, że będziemy sobie to wszystko już omawiać po kolei na żywo, jak sobie podłączymy ten już dekoder do telewizora. Zanim jednak to zrobimy, to oczywiście krótki unboxing. No i zapoznajmy się z tym zestawem, który otrzymujemy od Polsatu Box. Czyli zobaczmy, jak wygląda sam tuner, co tutaj znajdziemy w zestawie. Oczywiście tutaj dokumenty odnośnie umowy. Pierwsze, co tutaj mamy, to mamy zasilacz 12V 3,5A, czyli tutaj dość mocny zasilacz. Kolejny element w takiej papierowej, ekologicznej torbie to jest pilot zdalnego sterowania. No na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ciekawie. Zobaczmy kolejne elementy. Jest też w zestawie przewód HDMI, więc nie musimy go dodatkowo kupować. No i oczywiście sam dekoder. Dekoder tak się prezentuje przy pierwszym wyjęciu z opakowania. Czy coś jeszcze tutaj mamy w środku? Mamy instrukcję obsługi tego dekodera. No i tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu. Więc teraz może sobie najpierw zobaczmy, jak został wykonany ten nowy dekoder Polsat Box. No i jak widzicie, po pierwsze konstrukcja dość duża, natomiast jak widzicie bardzo płaska. Myślę, że jeżeli chodzi o względy wizualne, to wydaje mi się, że prezentuje się całkiem nieźle. Oczywiście konstrukcja w całości wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast bardzo dużo otworów wentylacyjnych, więc myślę, że jeżeli chodzi o chłodzenie tego tunera, no to nie powinno być jakichś problemów. Na froncie, jak pewno już zauważyliście, nie mamy tutaj żadnego wyświetlacza, nie mamy też żadnych przycisków, jeżeli chodzi o sterowanie, obsługę tego dekodera. Więc wszystko będziemy musieli robić za pomocą pilota. Pod tym okienkiem tutaj po środku mamy diodę IR dla pilota zdalnego sterowania. Oczywiście o ile nie korzystacie z funkcji Bluetooth, ponieważ chyba największym atutem tego pilota jest oczywiście sparowanie go z boksem po Bluetooth i korzystanie właśnie z niego w ten sposób. Jeżeli chodzi o jakieś złącza, wejścia, no to jak widzicie na froncie tutaj nie mamy żadnych złącz. Lewa krawędź, jak i prawa krawędź również są puste. Wszystkie złącza znajdziemy na tylnej krawędzi tego dekodera. No i teraz zobaczcie, mamy wejście antenowe, prawdopodobnie do obsługi naziemnych kanałów telewizyjnych i to też będziemy sobie chcieli dzisiaj sprawdzić.
mamy wejście satelitarne, wyjście HDMI, jedno wejście USB i z tego co widzę prawdopodobnie w standardzie 2.0, więc to jest taki mały minus. Myślę, że przydałoby się tutaj nieco więcej tych wejść USB, no i oczywiście, żeby któreś z nich było przynajmniej w standardzie 3.0. Wejście sieciowe LAN, wejście zasilania, no i tutaj jak widzicie mamy kieszeń na dysk 2,5 cala. Dysk, który możemy tutaj sobie zamontować w tej kieszeni i na taki dysk będziemy mogli sobie prawdopodobnie nagrywać jakieś materiały wideo, a na pewno będziemy mogli sobie z takiego dysku odtwarzać nasze zdjęcia, muzykę, czy też jakieś filmy, które mamy właśnie na takich dyskach zapisane. To też będę chciał oczywiście sprawdzić podczas naszych recenzji tego tunera. Pod spodem tutaj jeszcze jak widzę jest jakieś gniazdo na karty dostępu warunkowego prawdopodobnie. I to jest wszystko jeżeli chodzi o te złącza, w które wyposażony jest tuner właśnie Polsat Box 4K. Myślę, że oprócz właśnie tego złącza USB, o którym wam tutaj wspominałem, nieco brakuje mi też jakiegoś cyfrowego wyjścia tutaj dźwięku, jakiegoś wyjścia optycznego i tego typu rzeczy. No niestety tego nam tutaj zabrakło. Ok, tyle odnośnie samego tunera, jego budowy, wykonania. Teraz sobie zobaczmy może ten pilot zdalnego sterowania, który no trzeba przyznać, że przynajmniej na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo ciekawie. Na uwagę zasługuje tutaj możliwość sterowania głosem, czyli mamy wbudowany też mikrofon i będziemy sobie mogli wyszukiwać właśnie głosowo jakieś materiały wideo, głównie pewno ze serwisów VOD. No i to też oczywiście będę chciał dla Was sprawdzić. U góry przyciski multimedialne, play, pauza, przewijanie, myślę, że w dobrym miejscu umiejscowione. Mamy oczywiście te przyciski główne do obsługi menu sterowania samym tutaj dekoderem. Przycisk powrotu, EPG, powrót do strony głównej, przycisk nagrywania osobny. No i tu oczywiście przyciski info, wyszukiwania oraz tutaj klawiatura numeryczna. Natomiast nie mamy tutaj żadnego przycisku do obsługi jakiegoś serwisu VOD, czy to Netflix, czy to HBO Go, czy też tutaj na przykład całego serwisu aplikacji Polsat Box Go. Więc tak się ten pilot prezentuje. Jak się będzie sprawdzał, to oczywiście sobie już zobaczymy podczas naszych recenzji. I tak naprawdę to jest wszystko, co możemy sobie powiedzieć, jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tego tunera. Teraz sobie podłączymy go do telewizora, no i spróbujemy sobie przeprowadzić wstępną jego konfigurację. Jak widzicie, dekoder został podłączony do telewizora. W tym momencie trwa pierwsze jego uruchamianie. Na dekoderze mamy tutaj zieloną diodę informującą nas o pracy urządzenia. Nie mamy tutaj żadnego wyświetlacza. No i teraz czekamy na pierwszy ekran konfiguracyjny tego tunera. Pierwsza instalacja, czyli parowanie pilota Bluetooth. Naciśnij OK, aby sparować. Jeżeli są jakieś problemy, czy na przykład pilot był wcześniej sparowany, tak jak w moim przypadku, to musimy go zresetować, przytrzymując jednocześnie przycisk 7 oraz 9. I ja sobie teraz to zrobię przez 5 sekund, tak żebyśmy tego pilota sobie zresetowali. I teraz OK. I teraz, jak widzicie, rozpoczęło się nam już parowanie pilota z urządzeniem, z naszym dekoderem. Zakończone powodzenie, więc możemy sobie przejść teraz do kolejnego ekranu. Pierwsza instalacja, język ustawienia obrazu, czyli wybieramy sobie strefę czasową, rozdzielczość obrazu. Ja sobie może tutaj zmienię tą rozdzielczość. Możemy wybrać maksymalnie, jak widzicie, rozdzielczość tutaj 4K 50 klatek na sekundę, ponieważ ja korzystam z monitora 1080p, to wybiorę sobie właśnie teraz tą rozdzielczość. Musimy oczywiście potwierdzić. No i zobaczmy, co możemy tu jeszcze ustawić. Język. I tak naprawdę to jest tyle. Przechodzimy sobie dalej. Odbiór sygnału. No i teraz mamy wybrać sposób, w jaki dekoder będzie się łączył ze źródłem sygnału. Czy ma być to satelita plus internet, czy tylko internet. Ponieważ ja nie dysponuję anteną satelitarną, więc wybiorę sobie tą opcję tylko internet. I teraz uwaga. To okno pojawia nam się tylko właśnie tutaj za pierwszym razem, tak więc musicie oczywiście zdecydować, z której opcji chcecie korzystać, żeby zmienić ten sposób wyboru tego trybu, czyli trybu satelitarnego, czy też telewizji przez internet,
to będziecie musieli przywrócić dekoder do ustawień właśnie początkowych i jeszcze raz przejść sobie ten proces całej instalacji. Ok, przechodzimy sobie teraz dalej. Mamy odbiór tylko przez internet, więc kolejny krok. Oczywiście musimy się połączyć z naszym internetem. Jeżeli połączycie się przewodowo, to jest oczywiście ta opcja. Jeżeli po Wi-Fi, no to oczywiście korzystamy z połączenia Wi-Fi automatycznego. Teraz trwa wyszukiwanie sieci Wi-Fi. No i zaraz zobaczymy, czy wyszukuje nam sieci w obu pasmach. Jak widzicie, moja sieć jest wyszukiwana też w paśmie 5 GHz, czyli tuner posiada dwuzakresowe Wi-Fi, zarówno w paśmie 2.4, jak też 5 GHz. Teraz wpisujemy sobie hasło do naszej sieci i już powinniśmy za chwileczkę mieć do niej połączenie. Sieć została zapisana, więc przechodzimy do kolejnego ekranu. Aktualizacja oprogramowania. Nie ma nowszej wersji, więc korzystamy z tej najnowszej, więc przechodzimy sobie dalej. Kolejny ekran. W tym miejscu możemy sobie zmienić sposób oszczędzania energii. Z szybkiego startu na tryb na przykład czuwania. Automatyczne wyłączenie po jakim czasie. No i tak naprawdę to jest tutaj tyle. Te opcje będziecie mogli zmienić sobie też później w menu dekodera. To Wam też za chwileczkę pokażę, więc to możecie sobie oczywiście pominąć. No i to jest ostatnie okno już konfiguracyjne, w którym tak naprawdę możemy tylko zrestartować nasz dekoder, uruchomić go ponownie po tych wszystkich ustawieniach, które do tej pory wykonaliśmy. Czyli uruchamiamy dekoder jeszcze raz. Ok, i jak widzicie, dekoder nam się w tym momencie już uruchomił i mamy dostęp już do kanałów na żywo, do wszystkich tutaj aplikacji, funkcji, serwisów VOD, jakie są w tym dekoderze dostępne. Jak pamiętacie, ja oczywiście korzystam w tym momencie z połączenia tutaj za pomocą internetu. Ok, to teraz może zapoznajmy się z ustawieniami tego dekodera oraz z jego funkcjami, czyli przyciskamy ten przycisk w górnym prawym rogu pilota, no i przechodzimy do ustawień, które sobie teraz po kolei omówimy. Pierwsza, ustawienia sprzętowe. W tym miejscu możemy przywrócić urządzenie dekoder do ustawień fabrycznych lub też możemy sobie aktualizować oprogramowanie. Oczywiście, jeżeli takie się nam pojawi. Kolejna zakładka. Ochrona rodzicielska, czyli zabezpieczenia za pomocą haseł wybranych kanałów, więc tego nie będę Wam pokazywał. Następnie mamy ustawienia sieci. I zobaczcie, możemy tutaj ustawiać QoS, Wi-Fi, sieci przewodowe oraz opcja bez sieci. To wszystko właśnie możemy skonfigurować sobie w tej zakładce. Następna zakładka odnośnie ustawień Bluetooth, czyli parowanie pilota tego zdalnego sterowania z urządzeniem właśnie z tej zakładki. Jeżeli to zrobiliście, to przechodzimy do kolejnej zakładki obraz i dźwięk. I tutaj jest nieco więcej oczywiście ustawień. Rozdzielczość obrazu. W tym momencie mam wybrany 1080p. Natomiast jak widzicie, możemy sobie wybrać też 4K przy 50 klatkach lub też 25 klatkach. Przechodzimy sobie dalej. Ustawienia odnośnie HDMI i CEC, jeżeli korzystacie. Ustawienia dźwięku. I tutaj mamy dźwięk stereo lub też dźwięk przestrzenny do wyboru. Następnie format obrazu, rozciągnięcie, bez zmian lub też powiększenie. No i jak widzicie, wracamy już do rozdzielczości obrazu, czyli to są te wszystkie funkcje w tej zakładce. Następnie ustawienia odnośnie anteny. I teraz oczywiście dotyczy to anteny satelitarnej. Instalacja kanałów. I w tej zakładce możemy oczywiście sobie wyszukać i zainstalować wszystkie kanały. Mamy wyszukiwanie automatyczne lub też ręczne. No i możemy sobie skonfigurować naszą antenę, czyli wybieramy sobie typ konwertera, typ DSEC-a, sprawdzamy sobie jakość oraz siłę sygnału, no i będziemy sobie mogli takie kanały wyszukiwać, ponieważ ja nie dysponuję anteną satelitarną, więc będę tutaj przeprowadzał wszystkie testy właśnie z wykorzystaniem łącza internetowego. Kolejna zakładka na tym głównym ekranie ustawień to są ustawienia użytkownika. I tutaj jest nieco więcej już tych ustawień, ponieważ jak widzicie mamy tutaj język menu, pilot mobilny, przejrzystość menu EPG, czyli tutaj do wyboru są cztery poziomy tej przejrzystości.
Następnie mamy opcję wyszukiwania, wszystko lub też tylko lokalne. Automatyczne wyłączenie urządzenia dekodera po jakim czasie. I do wyboru mamy albo nigdy, albo 1,5 godziny, 3 godziny lub też 6 godzin. Więc takie opcje będziecie mogli sobie tutaj w tej zakładce wybrać. Oszczędzanie energii, czy ma być to typ czuwania, czy też szybki start. Następnie mamy pokaz slajdów, czyli jak szybko mają się zdjęcia zmieniać, jeżeli takie zdjęcia sobie odtwarzamy z dysku, czy też z pendrive'a. Do wyboru od sekundy do 5 sekund. Wyświetlenie paska, czyli to ESD ekranowe, od 2 sekund do 10 sekund. Może sobie ustawmy tą najwyższą wartość. Będzie nam tutaj łatwiej pokazać te wszystkie funkcje urządzenia. Język napisów, jeżeli są, to możemy sobie wybrać oczywiście na przykład polski lub też angielski, jaki tutaj preferujecie. Następnie mamy ustawienia ścieżki dźwiękowej, tutaj również polski i angielski do wyboru. Strefa czasowa, następnie język menu, czyli wróciliśmy już do tych ustawień początkowych. Wychodzimy znowu do głównych ustawień i mamy tutaj kolejną zakładkę, czyli diagnostyka. W tym miejscu możemy sobie sprawdzić siłę sygnału z satelity. Możemy też zrobić test połączenia internetowego, sprawdzić sobie status połączenia sieciowego, rozpocząć zdalną diagnostykę. No i tak naprawdę to jest wszystko. Wracamy tutaj do sprawdzania sygnału satelitarnego. Znowu powrót do głównego menu, informacje, czyli kolejna zakładka. I tutaj zobaczymy sobie informacje na temat naszego dostępu warunkowego, szczegóły sprzętowe, centrum obsługi. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą zakładkę. Wychodzimy znowu do głównych ustawień. No i jak widzicie, doszliśmy z powrotem do ustawień sprzętowych. No dobrze, poznaliśmy już ustawienia i funkcje dekodera Polsat Box 4K. Teraz chciałem Wam pokazać tutaj takie główne menu. Jeżeli sobie wyjdziecie tym domkiem do głównego menu, to będziecie mieć takie zakładki jak polecane programy, do obejrzenia kanały telewizyjne, Polsat Box Go aplikacje, aplikacje HBO Go, telewizja naziemna, która na chwilę obecną jeszcze z tego co wiem nie działa, program telewizyjny, nagrania, moje pliki, radio internetowe, wyszukiwanie tutaj materiałów, strefa abonenta oraz ustawienia. Dzisiaj sobie przejdźmy do zakładki kanały telewizyjne, ponieważ to chciałem Wam w tej pierwszej części recenzji dzisiaj jeszcze pokazać. Więc wchodzimy sobie w kanały telewizyjne. No i teraz zobaczcie, możemy sobie wszystkie te kanały tutaj przeglądać w ten sposób, czyli sobie zobaczyć, co na danym kanale jest też nadawane. Klikając OK na takiej wybranej pozycji programowej, nie wchodzimy od razu w ten kanał, tylko jak widzicie, mamy tutaj możliwość wybrania z tego menu po prawej stronie, czyli możemy już oglądać ten materiał na żywo. Możemy go oglądać od początku, czyli jeżeli materiał wideo nam się już rozpoczął jakiś czas temu, jakiś film już jest w trakcie tutaj emisji, to możemy zawsze się cofnąć w tym momencie i oglądać go od początku, więc bardzo wygodna funkcja. Możemy dodać go też do obejrzenia i na przykład oglądać go sobie w późniejszym terminie. Możemy sprawdzić, czy są jakieś inne emisje tego programu, czy na przykład nadawany on jest jeszcze raz w jakiś inny dzień, w jakiejś innej godzinie. Możemy znaleźć podobne materiały wideo, czy podobne filmy z tej tematyki. Możemy przejść do opcji wyszukiwania. Ponieważ akurat ten kanał to jest HBO HD, to możemy też oglądnąć go bezpośrednio z aplikacji HBO Go. Oczywiście pod warunkiem, że macie taką aplikację, taki dostęp, taki pakiet wykupiony w swoim abonamencie. No i możemy też dodać go do listy ulubionych. Możemy też, jeżeli to jest serial, nagrać cały sezon tego serialu lub też nagrać poszczególny odcinek. O tym nagrywaniu powiemy sobie już w drugiej części naszej recenzji i wówczas też będę chciał Wam już omówić poszczególne aplikacje, takie jak właśnie aplikacja HBO Go, jak aplikacja Polsat Box Go, czy też właśnie te wszystkie funkcje odnośnie zatrzymywania obrazu, cofania się o kilka godzin wstecz, cofania się o kilka dni do tyłu, więc to wszystko już w drugiej części tej naszej recenzji. Natomiast teraz chciałem Wam jeszcze pokazać takie rzeczy jak na przykład przycisk OK rozwija nam listę kanałów i te kanały teraz możemy sobie przeglądać właśnie w ten sposób.
Myślę, że to jest też bardzo wygodna sprawa, ponieważ widzimy, jaki to jest kanał, widzimy, co jest obecnie nadawane na tym kanale. Mamy też pasek postępu, czyli wiemy, na jakim etapie odtwarzania akurat jest dany kanał. No i możemy też sobie podglądnąć, co będzie nadawane w następnej kolejności na tym kanale. Jak widzicie, bardzo przejrzysta grafika, bardzo ładne OSD, jeżeli chodzi o ten dekoder, więc myślę, że to na pewno jest duży atut właśnie tego urządzenia. No i teraz jeszcze może pokażę Wam, jak wygląda kwestia tutaj informacji o programie, czyli przycisk info na pilocie. Pierwsze naciśnięcie, mamy informację o kanale oraz tutaj pozycji programowej, no i widzimy też ten pasek postępu. Jeżeli drugi raz przyciśniemy przycisk info, to mamy nieco więcej informacji, ponieważ rozwija nam się opis tej pozycji programowej. No i możemy sprawdzić, co będzie nadawane w kolejnych godzinach, czyli mamy tutaj pełny program telewizyjny, nie tylko następna pozycja programowa, ale wszystkie pozycje na tutaj kolejne godziny, nawet na kolejne dni, jeżeli chodzi o ten kanał, więc bardzo dobrze zostało to rozwiązane. No i też z tej pozycji, klikając przycisk OK, mamy też tą listę, którą Wam pokazywałem już przed chwileczką, czyli możliwość właśnie ustawienia, na przykład przypomnienia o tym kanale, dodania go do ulubionych, nagrywania, sprawdzania informacji, więc to wszystko, co Wam pokazywałem już przed chwilą, będziemy też mogli zrobić bezpośrednio właśnie spod przycisku info na pilocie. No i może pokażę Wam jeszcze, jak wygląda EPG w tym dekoderze, ponieważ również ono prezentuje się naprawdę świetnie. Jak widzicie, mamy tutaj dwa paski. Po tej prawej stronie mamy listę kanałów, po której możemy oczywiście się tutaj w każdym momencie poruszać. Natomiast po prawej stronie mamy program telewizyjny na dzisiejszy dzień oraz na kolejne dni. Program bardzo tutaj czytelnie rozpisany, więc wydaje mi się, że to OSD naprawdę jest bardzo dobrej jakości. Klikając na wybraną pozycję programową, zobaczcie, znowu otwiera nam się to duże menu po prawej stronie z tymi wszystkimi funkcjami odnośnie właśnie przypomnienia, odtwarzania na żywo, nagrywania. Ponieważ ten program jest z pakietu Polsatu, to możemy go otworzyć sobie w aplikacji Polsat Box Go. Możemy oczywiście go też nagrać, no i też możemy oczywiście to sobie ustawić jakieś przypomnienia o emisji tego programu. Tak więc myślę, że bardzo dobrze to wszystko zostało tutaj zorganizowane. Przede wszystkim bardzo ładna, czytelna grafika i to jest chyba jeden z większych atutów, jeżeli chodzi o dekoder Polsat Box 4K. Ok, to teraz może Wam jeszcze pokażę, jak wygląda szybkość, czas reakcji tego dekodera na zmianę kanałów, ponieważ to też jest, myślę, ważna sprawa. Jak pamiętacie, ja mam podłączony ten dekoder po internecie. No i teraz zobaczcie sobie, jak tutaj wygląda ten czas reakcji, ta zmiana kanałów. Myślę, że jest to około sekundy, ten czas zmiany kanałów. Czasem to nawet może być poniżej sekundy, czasem może być to nieco ponad sekundę. Natomiast wydaje mi się, że działa to naprawdę szybko i chyba tak, jak to powinno właśnie działać, jeżeli chodzi o zmianę kanałów na tego typu tunerach. Ok, na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część naszej recenzji dekodera Polsat Box 4K. Pokazałem Wam, jak ten dekoder został wykonany, w jakie złącza został wyposażony. Zapoznaliśmy się też z jego wstępną konfiguracją, podłączeniem do telewizora, ustawieniem też połączenia właśnie tutaj w moim przypadku akurat internetowego. Pokazałem Wam też, jak tutaj wygląda kwestia kanałów telewizyjnych, przycisku tutaj info, informacji o poszczególnych kanałach. Zapoznaliśmy się też z EPG tego dekodera. No i pokazałem Wam też, jak wygląda tutaj czas reakcji tego tunera na zmianę kanałów, jak właśnie wygląda taka zmiana kanałów. W drugiej części naszej recenzji, która już niedługo również pojawi się na kanale Smart Test, będę chciał Wam pokazać, jak wygląda kwestia tych wszystkich aplikacji multimedialnych, czyli aplikacji Polsat Box Go, aplikacji HBO Go. Pokażę Wam też,
jak działa funkcja nagrywania. Podłączymy sobie tutaj jakiś dysk do tego dekodera. Pokażę Wam też, jak wygląda kwestia cofania się o kilka godzin do tyłu, jak wygląda kwestia cofania się na przykład o kilka dni do tyłu, jeżeli jakąś pozycję programową przegapiliśmy. Tak więc już dzisiaj zachęcam Was do oglądania tej drugiej części recenzji dekodera Polsat Box 4K, ponieważ no, wydaje mi się, że ten dekoder zapowiada się naprawdę świetnie. Z mojej strony na dzisiaj to będzie już tyle. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, to prosiłbym Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę. No i już dzisiaj zapraszam do drugiej części recenzji tego dekodera oraz oczywiście do pozostałych recenzji na kanale Smart Test. Tak więc do zobaczenia. Cześć.